Bardzo czekaliśmy. Boję się powiedzieć, że tak, ale Małysz po pierwszych skokach na przebudowanej Holmenkollen powiedział, że no, tak naprawdę dla niego niewiele się zmieniło. Próg może jest troszeczkę inaczej się po nim przechodzi niż na tej starej skoczni, ale reszta jest jak najbardziej w porządku. No i on właściwie od pierwszego skoku ucieka rywalom, nawet w